come son belle te tante, come son belle Israel, come son belle te tante, come son belle Israel, come son belle. 34. niedziela zwykła w ciągu roku. Niedzielę, w którą Kościół daje nam tą przepiękną Ewangelię, cały rozdział 15 z świętego Łukasza, te trzy przypowieści, które stanowią jedną wielką całość. Szkoda zawsze, jak są dzielone. Ewangelia, która jest wygłoszona do faryzeuszów i uczonych w piśmie, które są zgorszeni tym, że przychodzą do Chrystusa celnicy i grzesznicy, Chrystus z nimi jada. I na pewno to jest słowo do grzeszników, do celników, do tych ludzi słabych. Ale dzisiejsza cała liturgia, bo liturgia to nie tylko Ewangelia, oczywiście to jest serce, ale są też te czytania, które są rozszerzeniem, które są pomocą w rozczytaniu Ewangelii. Dzisiejsze drugie czytanie mówi o jednym z faryzeuszów, który się nawrócił. Do Jezusa przychodzą wszyscy celnicy i grzesznicy. To może jak paradoksalnie być, że to jest tych 99, którzy przychodzą, którzy rozumieją. A teraz jest jeden faryzeusz, Paweł, który się nawraca, który czuje się dotknięty tym słowem, który zdaje sobie sprawę z tego, że on jest tym marnotrawnym synem, tym, który odszedł z takich, a nie innych powodów, że wszyscy są grzesznikami, ale on też mówi: jestem pierwszy, jestem największy, dlatego że prześladowałem Kościół. Chociaż, i to jest dla mnie zdumiewające, sam siebie trochę usprawiedliwia, że byłem on gdzieś bluźniercą, prześladowcą, oszczercą, dostąpiłem jednak miłosierdzia. I tu mówi słowo, które go trochę oczyszcza: ponieważ działałem w nieświadomości, w niewierze. Nie mógłbym powiedzieć tego słowa o sobie. Mogę powiedzieć, że jestem tym grzesznikiem, tym ostatnim, ale grzechy, które popełniałem świadomie, wierzę, że nie mam nic na usprawiedliwienie. Święty Paweł miał, Paweł został przez Chrystusa dotknięty, został przeznaczony, ponieważ Pan Bóg go przeznaczył właśnie do posługi, do przepowiadania. Ale to jest właśnie ten młodszy syn, ten, który był daleko, który wydawało się, że był zawsze blisko. Przecież mówi, że nie oddaliłem się, jak byłem faryzeuszem. Wydawało mi się, że wszystkie te przykazania spełniałem co do joty. Od samej młodości mówi o tym w liście bodajże do Filipian, kiedy mówi o tej swojej drodze jako faryzeusz. Nie odszedł od Pana Boga, a jednocześnie tak, niby był blisko, a jednak był tym synem marnotrawnym, synem, który był w grzechu, uświadomił sobie to, że szukając życia mordował innych, że popełniał grzechy, nawet będąc tego nieświadomy. To jest ten młodszy syn z dzisiejszej Ewangelii, święty Paweł, pozyskany przez Chrystusa, wyjątkowe narzędzie, wybrane narzędzie, jak powie Pan Bóg o nim, wybrane narzędzie do przepowiadania miłosierdzia, bo sam miłosierdzie dostąpił nawet na tej drodze bycia pseudosprawiedliwym i potem mógł głosić tę Ewangelię ostatnim. I jest też starszy syn, przynajmniej tak wydaje mi się, że tym starszym synem dzisiejszej liturgii jest Mojżesz. Jest ten, który ma tą postawę sprawiedliwości, tą postawę, że nie tyle oskarża tych innych, co ich usprawiedliwia. Nie, ten starszy syn był tym, który się
wkurzył na Pana Boga, że Pan Bóg źle robi, przyjmując teraz tych grzeszników, tego młodszego brata, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Mojżesz jest tym starszym bratem, który wstawia się za innymi, za tymi młodszymi braćmi, którzy zgrzeszyli, bo on był sprawiedliwy. On jakby mógł, patrząc przez pryzmat Ewangelii, powiedzieć: okej, to jest dobrze. Tego starszy syn jak gdyby pragnął ukarać tego młodszego, odrzucić go, ja zostaję sam na placu boju. Mojżesz niejako miał tą możliwość, żeby tak zrobić. Pan mówi, chce ich wyniszczyć z ciebie, zacząć nowy, powstanie nowego narodu, chce uczynić nowy lud. Jeśli mógł tylko powiedzieć: okej, korzystam z tego, jak najbardziej, podoba mi się to. Ten starszy syn z dzisiejszej Ewangelii by to powiedział. Mojżesz tego nie powiedział, bo Mojżesz jest już postawą, figurą tego starszego syna, starszego brata dla nas, jakim jest Jezus Chrystus, ten, który nie skorzystał ze sposobności, żeby być jak Bóg, tylko poszedł za nas na krzyż, na tą ostatnią, na ostatnie miejsce. Jak mówili ojcowie, że Chrystus jest tym, który niosąc owce na ramionach niesie je na krzyżu, na tej rozpostarcej belce, którą trzyma na ramionach, że to jest to narzędzie, dzięki któremu przyniósł tą zagubioną owcę z powrotem do stada. Takim jest Chrystus, ten, który wstawia się za nami. Chrystus mówi do nas tą dzisiejszą przypowieść, pytając jak zawsze nas, gdzie my się sytuujemy, jaką postawę my chcemy przyjąć. Czy tą postawę świętego Pawła, uznając swój grzech, czy tą postawę innych może faryzeuszów, do których dzisiaj Chrystus mówi tą przypowieść, a nie chcą się zidentyfikować z tym, że oni potrzebują najbardziej tego grzechu, czyli ta postawa cała faryzejska, która może być w nas. Są inni, są gorsi, ze mną nie jest tak źle, ja jestem w miarę w Kościele, ja jestem w miarę przy Panu Bogu. Jeśli ktoś ma się zbawić, to ja jestem pierwszy, nie w grzechu, tylko pierwszy do zbawienia. Nie mam sobie wiele do wyrzucenia. Jak i Paweł, będąc ślepy, będąc daleko od Chrystusa, też miał to przekonanie, że jestem sprawiedliwy dopiero kiedy Chrystusa spotkał, widzi całą tą swoją niegodziwość i potrzebę nawrócenia, i że był tym, który prześladował Kościół Boży, miał myśli mordercze, które nosił w swoim sercu. I mogę też mieć tą postawę właściwą starszego brata, czyli postawę Mojżesza, który cieszy się z tego, że on będąc przy ojcu, cieszy się z tego, że brat wrócił, że może się cieszyć tym braterstwem, które zostało na nowo odkryte. Mojżesz, kiedy wracał z góry Choreb, też słyszał dźwięki dwóch chórów, słyszał muzykę i tańce, ale nie pozostał na zewnątrz, wszedł w to całe zgromadzenie, nawet rzucając tablice, walcząc o ten lud, dając znaki mocne, prorockie. Było to wszystko podyktowane troską o ten lud, żeby go na nowo przyprowadzić do Pana Boga. Ten dzisiejszy zły starszy brat pozostaje na zewnątrz. Nie chce wejść do środka. To są te dwie możliwości, też wobec grzechu, który się nawet dokonuje we wspólnocie, w kościele. Mogę pozostać na zewnątrz, mnie to nie obchodzi, ja jestem sprawiedliwy. Wydaje mi się, że ja nie potrzebuję tego nawrócenia, a mogę mieć też tą postawę Mojżesza, który bierze ten grzech na siebie,
który też się wścieka, który tłucze tablicę, ale ostatecznie z tym, dzięki któremu to przebaczenie się dokonuje, bo ma serce pasterza, ma serce, które mówi: zabij mnie, a temu ludowi daruj. To jest to, ten starszy brat wypełniony, starszy brat inny, starszy brat, który taki, jakim być powinien. Jeden i drugi potrzebuje przebaczenia. Jednym i drugim Chrystus pokazuje drogę do domu i temu marnotrawnemu, biednemu grzesznikowi, który jest na zewnątrz, i temu drugiemu grzesznikowi, biedakowi, który jest niby wewnątrz, tak naprawdę na zewnątrz, wraca z pola, jak wracał z pola kiedyś Ezaw, jak na pole wyprowadzał brata Kain, żeby go zabić. To są te złe postawy, ale jest i ta trzecia, ta, do której Chrystus wzywa, postawy miłości, przebaczenia, uznania grzechu.